Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, opłata za pobyt dziecka w żłobku została zniesiona. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Decyzja wynika z wejścia w życie rządowego programu Aktywny Rodzic. Chodzi o to, że zwiększył dofinansowanie do żłobków, które jest realizowane przez ZUS w Lubinie. W związku z tym, my podjęliśmy na wniosek prezydenta. Uchwałę o zniesieniu opłat. Do tej pory rodzice płacili, bo rząd dopłacał 450 zł, rodzice dopłacali 250, które resztę finansowało miasto. Natomiast z racji tego, że ta opłata została zwiększona. My po prostu znosimy tą opłatę rodziców, te 250 zł. Rodzice będą więc ponosić jedynie opłatę za wyżywienie dziecka. Zmiany dotyczą również żłobków prywatnych. Rodzice będą za wyżywienie od 1 września płacić 15-10 całodzienne wyżywienie. W zależności, jeżeli zgłoszą wcześniej, oczywiście będą zwolnieni z tej opłaty. To jest opłata ruchoma. Natomiast jeśli chodzi o opłatę stałą, nie będą dopłacać żadnych środków własnych do pobytu dziecka. Zmiany wejdą w życie od 1 października.